Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w DG I dzisiaj zrobimy sobie pago Opening. Właśnie jak widzicie przygotowałem tutaj trochę paczek. Są to paczki za, zadania sezonowe oraz zaróżne jakieś FUT Champions, drafty. Właśnie przygotowałem trochę tych paczek, więc sobie dzisiaj otwieramy trochę tych paczek i może uda się trafić jakąś kartę Team of the Season. Na początku może zacznijmy od tych trochę słabszych paczek, więc otwórzmy może paczkę 80, 84+. Zobaczmy co tutaj będzie, są Włochy. Środkowy na pasji, to jest ikona i to jest del Piero, pewnie. Zobaczmy. Nie, jednak jest to Zola. Więc okej, okay, bardzo fajnie. Mamy walkout też, więc bardzo dobrze. Zaczynamy ten pagópenik. Zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze jest. I jest Joelinton, wants to watch. Zole, Zoli nie posiadam, więc fajnie, bo jest kolejna karta do kolekcji. Może otwórzmy sobie teraz tą paczkę. To Ciekawe, jak to będzie karta. To zdania SPD. A to jest i Headliners. Jest też kolejna bardzo ciekawa karta do kolekcji. Dobrze, może teraz otworzymy paczkę 83. Osiem, zobaczymy, mamy Francję, jest bramkarz i to będzie Loris. Właśnie dzisiaj, nie wiem czy wszystkie paczki otworzymy, czy nie, ale zobaczymy właśnie ile tych paczek otworzymy. Dobrze, może teraz paczka 85+. I zobaczymy co, będzie, co to będzie, jest Francja, napastnik i to będzie Benzema inform. form. Pierwsze myślałem, że to będzie Mbappé, jednak jest Benzema, 90, więc fajnie, mamy kolejny walkout. Dobrze, może teraz otwórzmy paczkę Zawód Champions z, z czerwonymi kartami. O, tu akurat nie będzie chyba nic dobrego. chociaż jest Szwecja, SPO i to będzie chyba Forsberg, tak jest. No 84: Werala, ok. Może być. Kolejna karta do klubu, chociaż jego akurat posiadam. Więc sobie te karty zostawię, to i zawsze przydadzą się do jakiegoś SBC. Dobrze, może otwórzmy sobie teraz player Pikata Food Champions. Mamy Xavier, Guardiola, stoliczków nie, może wezmę stoiczkowa, bo Euzebio już posiadam, chociaż mogłem go sprzedać, ale i tak te karty nie kosztują zbyt dużo, więc może wezmę stoiczkowa, żeby mieć kolejną kartę do kolekcji. Dobrze, może teraz otwórzmy paczkę z Halloweenową. Zobaczmy, mamy Anglię i to chyba będzie Dele Alli, tak jest, SPO. Dele Deleali. O, jeszcze miły Miubićia on więc kolejna karta do kolekcji. Może teraz otwórzmy tą paczkę. A tu mamy Niemcy, napastnik to chyba będzie Werner, tak jest, to jest Werner, chociaż jeszcze ten przed upgrade'em chyba 83 Dobrze, zaraz zobaczymy, co będzie w następnych paczkach, może teraz sobie otworzymy kilka tych lepszych paczek Może paczkę z... Może otwórzmy sobie paczkę z Ikoną teraz, zobaczymy co tutaj będzie Mamy Walię i to będzie chyba Jan Rush, albo Giggs, jednak to jest Giggs Ok, kolejna ikona. Do kolekcji jeszcze jest Twins to, to Watch. O, może teraz paczkę z Winter Refresh'ami otworzymy. Zobaczymy, jaka tutaj będzie karta. Jest Portugalia. A się to jest Bruno Fernandes, a więc kolejny bardzo dobry traf. Dobrze, może otwórzmy teraz paczkę 84. Może jeszcze dzisiaj otworzymy kilka paczek, a resztę paczek zostawię na następny Pug Opening. Zobaczmy co tu będzie, Z Holandia, SPD i to jest ikona, i to jest ikona nawet w wersji historii Icon Prime, jest to RaiCard 91. Więc to jest naprawdę bardzo dobry Pug Opening, tutaj kolejną, teraz mamy ikonę. Jako tego RaiCardu już nawet posiadam. A nawet nie wiem, czy nie za Pack'n Play go dostałem, czy z jakiejś innej paczki, ale okej, okay. to będę mógł go sprzedać. Może teraz otworzymy paczkę z Informem. No, to akurat słabo w Fortunis, pewnie Inform też będzie dosyć słaby. Dobrze, otwórzmy teraz paczkę 90+. Zobaczmy co tu będzie, jest Bułgaria, więc to będzie Stoiczkow. Napastnik to chyba będzie jego wersja Prime. Tak jest, mamy Stoiczkowa 92 w Rada. dobrze, może stwórzmy sobie jeszcze jedną paczkę i resztę paczek otworzymy w następnym odcinku. O tu mamy Brazylię, lewy pomocnik i jest to Douglas Costa. Więc okej, okay, dobrze. Myślę, że resztę paczek otworzę sobie w następnym odcinku, właśnie przyszykuję trochę więcej paczek też za te nagrody sezonowe oraz też może trochę draftów w Champions i i przyszkuję trochę więcej paczek na następny odcinek, ponieważ w następnym odcinku Już jak będę nagrywał, to raczej będą toccy z Premier League, więc yy, Będą już naprawdę ciekawe karty do trafienia No niestety dzisiaj nie udało się trafić żadnego tossy, ale i tak Myślę, że Pug Opening wyszedł całkiem nieźle no, no dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle, jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę Oraz zasubskrybujcie mój kanał, dziękuję Wam za oglądanie, cześć!